Przeżywamy stulecie śmierci ojca Wenantego Katarzyńca, szczególny rok. Ojciec Wenanty zmarł właśnie tutaj, w tym klasztorze franciszkańskim w Kalwarii Pacławskiej 31 marca 1921 roku. Duchowość ojca Wenantego odkrył chyba najbardziej jego serdeczny przyjaciel, święty Maksymilian Maria Kolbe. Spotkali się również tutaj jako młodzi klerycy w 1912 roku. Przeżywali tutaj wspólnie swoje wakacje. I pięknie Maksymilian powiedział takie właśnie zdanie o nim, zapisał to później w swoim świadectwie. Pamiętam, jak poszliśmy razem na spacer do pustelni Marii Magdaleny, usiedliśmy na pniu powalonego drzewa i rozmawialiśmy o sprawach ważnych. No nie napisał Maksymilian, jakie to były sprawy ważne, ale myślę, że były chyba bardzo istotne, bo to pierwsze takie spotkanie Maksymiliana z Wenantym na Maksymilianie wywarło niesamowite wrażenie. I on, myślę, żył też tym duchem ojca Wenantego. Myślę, że dla ojca Maksymiliana Wenanty był takim też chyba przewodnikiem duchowym. On się na nim też wzorował, był dla niego autorytetem. Później też właśnie napisał kolejne takie piękne świadectwo Maksymilian o ojcu Wenantym. Nie silił się na rzeczy nadzwyczajne, ale zwyczajne wykonywał w sposób nadzwyczajny. I myślę, że to jest taki rys duchowości. Ojciec Wenanty był dla ojca Maksymiliana, myślę, niekwestionowanym autorytetem. Był od niego 5 lat starszy, był mistrzem nowicjatu, więc to też była odpowiedzialna funkcja. On wychowywał młode pokolenie franciszkanów, więc Maksymilian miał tą świadomość, że jest to ktoś, kto rzeczywiście jest bardzo odpowiedzialny. Z drugiej strony jest ktoś, kto jest pobożny, z drugiej kolejnej jakby strony ktoś, kto rzeczywiście jest ważny w zakonie, bo jednak funkcja mistrza nowicjatu jest ważną funkcją w zakonie. To zależy przyszłość kolejnych pokoleń franciszkanów, kolejnych braci, ojców, którzy właśnie wstępują do zakonu. I to jest takie ciekawe, że kiedy wrócił Maksymilian ze studiów w Rzymie w 1919 roku i założył pierwsze kółko rycerstwa niepokalanej wśród kleryków franciszkańskich, to również wysłał list do Wenantego z pytaniem, czy to jest dobry kierunek. Ojcze, czy to jest dobry kierunek, to stowarzyszenie rycerstwa niepokalanej. Pięknie Wenanty odpowiada Maksymilianowi na ten list. Ojcze, pisze Wenanty do Maksymiliana, jak najbardziej, że jest to dobry kierunek zakładania kółek rycerstwa niepokalanej, że jest to dobra idea, że przez Maryję rzeczywiście trzeba modlić się. I myślę, ten kontakt między nimi był, ta korespondencja, ona trwała do samego właściwie końca, do momentu śmierci ojca Wenantego. W pewnym momencie też Maksymilian prosi Wenantego o pomoc, o współpracę w wydawaniu rycerza niepokalanej. Wenanty pięknie odpisuje ojcu Maksymilianowi. Między nimi tak, że ojcze, bardzo chętnie pomogę, ale już nie dam rady, nie mam sił, jestem chory, ale obiecuję, że po śmierci dużo zrobię dla zakonu. I rzeczywiście ta idea przyświeca również Maksymilianowi. On pamięta o tych słowach Wenantego. I w momencie, kiedy przystępuje do wydawania rycerza niepokalanej, kiedy staje przed również dylematem finansowym, aby wydać pierwszy numer rycerza niepokalanej, zwraca się z prośbą do ojca Wenantego, który już nie żył. W modlitwie, ojcze, pamiętasz, obiecałeś, więc jeśli rzeczywiście uda się wydać pierwszy numer rycerza niepokalanej w 1922 roku, to obiecuję, to on już mówi to, jako świadectwo przekazuje Maksymilian, to obiecuję, że w drugim numerze wydrukuję twoje zdjęcie, twój krótki życiorys. I tak się dzieje. Maksymilian otrzymuje nagle pieniądze na wydanie pierwszego numeru rycerza niepokalanej, ale nie jest gołosłowny. W drugim już właśnie numerze lutowym drukuje podobiznę ojca Wenantego, drukuje jego krótki życiorys i to jest pierwsze jakby świadectwo orędownictwa ojca Wenantego. To orędownictwo on już pokazuje i przekazuje właśnie w kolejnych numerach rycerza niepokalanej. I dlatego też obiera Maksymilian ojca Wenantego jako patrona rycerza niepokalanej. On to również pięknie zaświadczył w swoim świadectwie, które mamy dostępne, w archiwum to jest. Jest to piękne świadectwo, w którym mówi, że nazywa ojca Wenantego szermierzem niepokalanej. Więc widać było, jak mocno również idea rycerstwa niepokalanej
i wydawanie rycerza niepokalanej było też bliskie ojcu Wenantemu Katarzyńcowi. Dzisiaj bardzo wielu pielgrzymów czy czcicieli ojca Wenantego zadaje mi właśnie to konkretne pytanie, cóż takiego uczynił ojciec Wenanty, że dzisiaj jest tak, można w cudzysłowie powiedzieć, taki popularny czy takim potężnym orędownikiem. Często odpowiadam właśnie, że nic nadzwyczajnego nie uczynił, bo przecież nie założył ani zgromadzenia żadnego, ani nie czynił jakichś dzieł charytatywnych czy jakichś dzieł spektakularnych. A jednak właśnie jego ta zwyczajność życia zakonnego czy kapłańskiego dzisiaj pociąga wielu z nas. I myślę, że dzisiejsi współcześni chrześcijanie, katolicy potrzebują takich właśnie wzorów, takiej normalnej świętości, takiej normalnej zwyczajności, bo myślę, że my o tej zwyczajności dzisiaj całkowicie zapominamy.